Witam panią poseł bardzo serdecznie. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Nie udało się zrealizować tych najważniejszych obietnic, tych priorytetowych, na bazie których przecież Platforma budowała swoje poparcie w kampanii wyborczej, czyli kwota wolna 60 tysięcy, czyli babciowe, czyli dobrowolny ZUS. Na co my tam jeszcze mamy? Kredyt 2%. Miało być też przyspieszenie transformacji energetycznej i szybka budowa atomu. A dzisiaj nawet nie wiemy, czy ten atom powstanie. Poruszył pan redaktor najważniejsze tematy dotyczące obszaru gospodarczego, ale nie zapominajmy o tym temacie, który w zasadzie pozwolił dzisiaj koalicji 13 grudnia w ogóle rządzić. Mówimy tutaj o kobietach i o aborcji. To jest temat przesuwany przez Szymona Hołownię, który też już dostaje absolutne uwagi, to delikatnie ujmę, uwagi ze strony lewicy. Ta aborcja miała być tak naprawdę w ciągu pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania nowego rządu takim najważniejszym projektem. Tak się nie stało. Koalicja nie potrafi się dogadać. PSL mówi jasno referendum. Część Platformy Obywatelskiej, ta bardziej konserwatywna, również nie jest za tym, aby te projekty ustawy lewicowe szczególnie były forsowane w polskim parlamencie. Zobaczymy, jak to będzie po pierwszej turze wyborów, bo pamiętajmy, że w zasadzie za 3 tygodnie, kiedy mamy kolejne posiedzenie Sejmu, będziemy w nowej rzeczywistości. Będziemy po pierwszym posiedzeniu, po pierwszej turze wyborów, więc zobaczymy, jakie to będzie miało oddziaływanie społeczne. Ale na pewno te kobiety, te 10% więcej kobiet, które poszły zagłosować na koalicję 13 grudnia, zostały oszukane, bo dzisiaj widzimy, że ten rząd, który miał być rządem sprawczości, zarówno dla kobiet, jak i dla obszaru gospodarczego czy społecznego, okazał się niczym innym jak kłamstwem. I my jako Zjednoczona Prawica faktycznie podsumowaliśmy, wczoraj odbyły się kontrole poselskie we wszystkich ministerstwach. Okazuje się, że tak. Po pierwsze, dokumentów brak, projektów ustaw brak. Myślę, że na przykład takie Ministerstwo Sprawiedliwości ma tam w jednej szufladzie jakieś projekty uchwał, którymi chcą zastępować konkretne projekty ustaw. Więc w zasadzie dzisiaj też wiem, chociażby z takich rozmów kuluarowych, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej tam się dzieją też słabe rzeczy, bo nie mogą się pani między sobą dogadać, mają różne konflikty. Lewica, jak i Platforma Obywatelska. I w takie sytuacje, taka tendencja jest we wszystkich innych resortach. Co to oznacza dla nas, jako dla obywateli? Przede wszystkim obstrukcję, jeżeli chodzi o działanie, przede wszystkim oszustwo, jeżeli chodzi o zmiany gospodarcze, ale też uważam, że tematem wiodącym w polskim parlamencie powinna być wojna i sprawy międzynarodowe, a ten temat umyka. Poruszył pan redaktor też bardzo ważny wątek. Chwileczkę pani poseł, bo pani może mówić, jak rozumiem, przez 15 minut, ale ja też tu jestem, przypominam. Chociaż miło się pani słucha. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Pani wczoraj brała udział w kontrolach? Bezpośrednio w kontrolach nie, ale jakby przyglądałam się też temu ze sceny. Ale była pani rzecznikiem przedsiębiorców, tak, prawda? Tak, byłam rzecznikiem pełnomocnikiem do spraw małych i średnich firm. Małych i średnich przedsiębiorców. I te dwa obszary, które przyniosły zwycięstwo, pani o tym też mówiła, przyniosły zwycięstwo koalicji 13 grudnia, to właśnie prawa kobiet, no bo po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który był wiązany z obozem Prawa i Sprawiedliwości, poparcie spadło dla tej formacji. Prawa kobiet i przedsiębiorcy. Po tym, kiedy Nowy Ład podwyższył składkę zdrowotną, ucierpieli przede wszystkim osoby, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą. A przypomnę, że mamy 2 miliony przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, ale takich aktywnych, bo nie wszyscy zarejestrowani są aktywni. Około 2 milionów aktywnych przedsiębiorców. To też ten obszar generował straty w obozie Prawa i Sprawiedliwości. I ci ludzie otrzymali konkretne propozycje, obietnice w zasadzie. I kobiety właśnie, i przedsiębiorcy. Dzisiaj oba te środowiska są wyłączone, są pomijane. Ja bym chciał teraz na przedsiębiorcach się skupić, pani minister, bo pani przecież w tej dziedzinie też ma sporą wiedzę. Taka kluczowa obietnica to składka zdrowotna. Ta składka zdrowotna miała powrócić do wersji sprzed Polskiego Ładu, czyli miała być opłacana w formie ryczałtu stałej miesięcznej kwoty, którą można odliczyć od podatku dochodowego. I dodatkowo dobrowolny ZUS, ale to może za chwilę. Najpierw ta składka zdrowotna. Dzisiaj nie ma w ogóle na horyzoncie takich zmian. Jak pani ocenia te zmiany, które wczoraj zaproponował minister Domański, minister finansów? Bo widzimy, że system obliczania składki zdrowotnej jest dosyć skomplikowany. Oni mówią, że jest prosty, ale no, trzeba chwilę usiąść i pomyśleć nad tym. To nie jest takie proste. No wiadomo, co innego może powiedzieć nowy minister finansów, minister Domański. Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to my wiedzieliśmy o tym, że nie stworzą prostego systemu podatkowego, bo to nie jest do końca też realne, żeby w tym zestawie, w którym oni dysponują, czyli tak naprawdę interesem liberalnym, a nie interesem grup społecznych, a takim interesem są i takim środowiskiem są małe i średnie firmy, przygotować taką składkę, a raczej tak
taki algorytm składki zdrowotnej, który pozwoli na to, aby odciążyć ten sektor. Ale pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o MŚP, to my mówimy więcej. My mówiliśmy w ubiegłym roku o tym, że ten kryzys, który występuje gospodarczy w trwającej wojnie, również dotyczy chociażby cen prądu. Proszę zauważyć, te ceny prądu są zabezpieczone do połowy roku. Przedsiębiorcy powinni mieć przewidywalność prawa gospodarczego, nie mają tej przewidywalności. Druga połowa roku to dla nich być może już niestety ceny prądu, które będą wywindowane bardzo w górę, więc to też przekłada się na jakość funkcjonowania. No i ten dobrowolny ZUS, to trochę śmieszne, bo od pracownika już tego dobrowolnego ZUS-u nie będzie można odliczać na tych warunkach preferencyjnych, tylko od samego tak jakby przedsiębiorcy, więc to też pokazuje, że zostali ci przedsiębiorcy oszukani. Ten dobrowolny ZUS miał być, zresztą Szymon Hołownia o tym też delikatnie powiedział, że ma nadzieję, że ten projekt, który jest obecnie a propos dobrowolnego ZUS-u, oszukany tak naprawdę, bo to nie o to chodziło w 100 konkretach Donalda Tuska, będzie tak jakby początkiem do tego, aby przygotować konkretne rozwiązania. No to pokazuje Kosiniak-Kamysz, który też pisze na swoim Twitterze, idziemy dalej, dobrowolny ZUS. No to jest 1600 zł w zasadzie w skali roku oszczędności dla przedsiębiorcy. No ja mówię poważnie, no 1600 zł, no to chyba nie są te kwoty, o których i to chyba nie o to chodziło przedsiębiorcom na licznych spotkaniach. Jeszcze jest jedna metoda, którą próbuje Platforma Obywatelska dzisiaj oszukać. Oni opowiadają, że spotykają się z różnymi środowiskami. To my jako Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość w czasie pandemii spotykaliśmy się z ponad 40 branżami. To z nimi rozmawialiśmy. Popełniliśmy błędy i za nie przeprosiliśmy i też wiedzieliśmy, że będą konsekwencje tych błędów. Ale wiedzieliśmy również, że zmiana degresywnego systemu podatkowego wymaga niestety zaangażowania wielu środowisk, ale też wiedzieliśmy, że wiele środowisk jest przeciwko temu. Więc staraliśmy się przygotować taki system podatkowy, w którym występować będzie sprawiedliwość. To wymaga wielu korek i ta składka zdrowotna jest jednym z tych elementów. No dobrze, dzisiaj mamy ale mam propozycję, wrażenie, że Domański dzisiaj wie, że pieniędzy nie ma. Dlaczego? Dzisiaj mamy propozycję składki zdrowotnej, gdzie najbardziej będzie to opłacało się osobom, które rozliczają się na zasadach ogólnych, na tak zwanej skali, tak, ale też do pewnego pułapu, bo państwo podnieśli tę kwotę. Dzisiaj ponad 120 tysięcy złotych, to wchodzimy w drugi próg, tak, podatkowy, tam już jest 32%. Tak. I też do tego pułapu się wyłącznie będzie opłacało, bo powyżej już nie. Podatek liniowy cały czas jest wątpliwy. Ci, którzy skorzystali z ryczałtu, do którego zachęcało Prawo i Sprawiedliwość, też no, te nowe propozycje dużej ulgi nie przynoszą. A minister Domański chwali się tym, że ci, którzy są na zasadach ogólnych, mogą miesięcznie 100 zł zaoszczędzić no dzięki, nowej, 100 zł teraz... dzięki nowej składce zdrowotnej. Czy to naprawdę jest taka oszczędność, jakiej no, oczekiwali również przedsiębiorcy, bo niektórzy też na zasadach ogólnych się rozliczają. To znaczy, po pierwsze, dla każdego przedsiębiorcy 100 zł oszczędności dzięki jakiemuś skomplikowanemu prawu, które wprowadza minister Domański wraz z rządem Donalda Tuska, to żadna oszczędność. My dzisiaj powinniśmy przygotowywać takie rozwiązania, które pozwolą, no przecież Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła Krajowy Plan Odbudowy odblokowanie tych środków razem z Donaldem Tuskiem. Niech te środki idą w głównej mierze na sektor MŚP. Niech oni pokażą konkretny program, dzięki któremu MŚP, rzemieślnicy, mamy ich ponad 300 tysięcy w skali całego kraju, będą mogli pobierać dotacje na rozwój swoich firm, na zakup sprzętu, na modernizację związaną chociażby ze sprzedażą internetową. No to są takie rzeczy, o których my mówimy. Ta cyfryzacja dzisiaj wymaga naprawdę wielu nakładów finansowych. I ta składka zdrowotna, o której mówię, ona powinna dotykać głównie małych i średnich. Ich mamy ponad 90%, tak jak pan redaktor powiedział, ponad około 2 milionów aktywnych przedsiębiorstw. I ta składka zdrowotna dzisiaj jest ciągle dla nich absolutnie niewystarczająca i niesprawiedliwa, no bo 100 zł oszczędności i 1600 zł oszczędności dla tych większych firm w skali dobrowolnego ZUS-u, to naprawdę jest śmieszny żart ministra Domańskiego. Czy prawdą jest to, bo takie larum podniosło się w internecie po tych propozycjach, że jeżeli te rozwiązania, które proponuje rząd, wejdą w życie, wyższą składkę zdrowotną zapłaci kasjerka w supermarkecie niż przedsiębiorca, który generuje kilkanaście tysięcy złotych dochodu miesięcznie. Ale dziwi pana to? No przecież my żeśmy o tym mówili. My żeśmy na ten temat rozmawiali bardzo szeroko z różnymi środowiskami. Zmiana degresywnego systemu podatkowego, w którym pani pracująca na kasie w sklepie nie będzie płaciła wysokiej składki zdrowotnej, a przedsiębiorca, który ma dochód 20-30 tysięcy złotych, będzie płacił proporcjonalnie do tego składkę zdrowotną. Niestety oni chcą wrócić do systemu, w którym liberałowie będą mieli bardzo dużo tych pieniędzy, bogaci ludzie będą się bogacić, a klasa średnia będzie się redukować do klasy najuboższej. To jest cel główny Donalda Tuska, bo kto głosuje na Donalda Tuska oprócz więźniów?
którzy za chwileczkę wyjdą z tego więzienia w skali 20 tysięcy. No właśnie, bogaci przedsiębiorcy. To oni bardzo często mówili, że oni potrzebują Donalda Tuska jako premiera, bo to on wprowadza różnego rodzaju zmiany. Tylko jak pan pójdzie do środowisk MŚP, jak pan spotka się na przykład z rzecznikiem Abramowiczem, dalej jest rzecznikiem sektora małych i średnich firm, to pan tam usłyszy skalę wielu problemów i żalu dotyczącego właśnie tego, że to prawo nie jest po pierwsze przewidywalne, a po drugie nie jest skonstruowane w sposób prosty. Petru jest przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju, w której jestem członkiem. Ja słyszałam o pełnomocnikach do spraw deregulacji, słyszałam o różnych projektach ustaw. Dzisiaj przedstawiciele resortu rozwoju i technologii nie zabierają głosu na temat tego, jak ten system podatkowy ma wyglądać. Przecież oni powinni współpracować z Ministerstwem Finansów i przedstawiać takie rozwiązania i zapraszać takie grupy społeczne, czyli przedsiębiorców MŚP, którzy będą im to doradzać. Pani minister, mamy się pogodzić z tym, że jeżeli ta koalicja przetrwa 4 lata do roku 2027, nie będzie żadnej reformy podatkowej, podatki nie będą niższe, będzie trzeba czekać na zmianę władzy. Podatki tak? będą Rozumiem, wyższe. Że jeżeli do władzy dojdzie Prawo i Sprawiedliwość, to obniży te podatki, albo w końcu zrobicie taką reformę, na której skorzystają wszyscy, również przedsiębiorcy. Wszystko zależy, panie redaktorze, od koniunktury gospodarczej. To znaczy nie możemy mówić my dzisiaj, jako opozycja Zjednoczonej Prawicy, że będziemy obniżali konkretne podatki. My możemy mówić, że będziemy, tak jak przez 8 lat to robiliśmy, redukować skutki ujemne trwającej wojny, czy pandemii, tak jak miało to miejsce kilka lat temu i starać się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym, czyli grup społecznych związanych z przedsiębiorstwami. Ale dzisiaj patrząc na to, przy tej koniunkturze, którą ma Tusk, a ta koniunktura w zasadzie powinna być dobra. No za chwileczkę widzimy w całej Warszawie billboardy. 600 milionów złotych spływa tutaj do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. No te środki powinny już strumieniem iść do sektora MŚP, a ja rozmawiam w Olsztynie, rozmawiam w Nidzicy z samorządami i oni mówią, no pani poseł, no niestety ani środków nie widzimy, ani konkretnych projektów na to, aby te środki wydatkować, więc albo od słów do czynów przejdą, albo za 100 dni będzie kolejne nasze podsumowanie tego, co dzieje się w polskim rządzie. To jest rządzie. Ten obszar przedsiębiorców, a teraz jeszcze o kobietach porozmawiajmy, bo ten temat, o który chcę zaproponować, z kobietami się wiąże. Polska 2050 składa projekt ustawy, aby dwie niedziele w miesiącu były niedzielami handlowymi. Pierwsza i trzecia. Uzasadnia to wybitny ekonomista i finansista, uczeń profesora Balcerowicza, były szef Nowoczesnej, czyli Ryszard Petru, który znalazł zabłąkany, znalazł miejsce na listach wyborczych trzeciej drogi, dostał się do parlamentu i teraz proponuje dwie niedziele handlowe w miesiącu. Czy to będzie z korzyścią także dla kobiet? Bo w handlu pracuje około 2 miliony pracowników, z czego ponad 70% to kobiety. Kobiety również nie chciały. Kiedy te zmiany były wprowadzane, no to kobiety apelowały o to, żeby ta niedziela rzeczywiście była dniem wolnym od pracy, bo trudno jest wymusić na pracodawcy podwójne wynagrodzenie w niedzielę, bo wiemy, jak to w realiach funkcjonuje, że pracodawca jest skąpy i nie chce płacić więcej i nie widzi potrzeby, żeby w niedzielę płacić dwa razy więcej niż w piątek albo w sobotę. A po drugie, no branża handlowa, supermarkety, duże sieci handlowe, to jest ciężka praca do późnych godzin nocnych. I jak to się trzyma kupy z tymi prawami kobiet? W sektorze usług faktycznie dominującą rolę odgrywają kobiety, ale ja odpowiem na to pytanie w sposób bardzo prosty. Czyli w tę pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca samotne mamy, których mamy bardzo dużo w skali całego kraju, będą musiały dzieciom powiedzieć, nie możecie chorować, musicie poczekać, nie mamy dla was opieki. Przecież każda opieka, jeżeli nie ma dziadka, nie ma babci, każda opieka wiąże się z dodatkowymi środkami finansowymi. Przecież te samotne mamy, naprawdę dzisiaj mamy wiele rozwodów, wiele tak naprawdę samotnych mam, które wychowują dzieci i one najczęściej właśnie muszą wiązać koniec z końcem, aby zarobić na własną rodzinę, na wychowanie dziecka. Więc dzisiaj usłyszą od rządu, że w pierwszą i trzecią niedzielę będą musiały niestety to dziecko pozostawić same w domu albo znaleźć opiekę, za którą będą musiały zapłacić, no bo przecież tak zadecydował rząd. Ja uważam, że niedziela jest tym dniem, w którym naprawdę rodziny powinny czas spędzać wspólnie i to jest kolejny argument świadczący o tym, że Platforma Obywatelska, ta koalicja 13 grudnia dzisiaj ma gdzieś te prawa kobiece. Ja już nie mówię o najważniejszym temacie, który dzisiaj powinien być. Wyrównanie płac pomiędzy kobietami a mężczyznami piastującymi te same stanowiska, bo te płace cały czas są zróżnicowane i o tym powinni dzisiaj mocno mówić. No i ludzie też chyba się już przyzwyczaili do tego, że w niedzielę sklepy, przynajmniej te duże sieci, oczywiście, są zamknięte, bo jak wiemy, małe sklepiki osiedlowe, oczywiście, znalazły jakieś furtki i są otwarte.
Natomiast wydaje się, że być może ta propozycja to jest kolejna propozycja bez żadnego pokrycia, bo znowu resort polityki rodziny, pracy i polityki społecznej, tam rządzi lewica, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ona twierdzi, że nie zna założeń tego projektu, że nie był z nią konsultowany i dzisiaj nie widzi przestrzeni do tego, żeby takie zmiany wprowadzać. To jest chyba kolejny punkt, gdzie nie ma zgody między lewicą, Polską 2050, PSL-em i Platformą Obywatelską. Komisje, te, których jestem członkiem, trwają od 15 do pół godziny maksymalnie, a Sejm w tym tygodniu trwał niecałą godzinę. To jest podsumowanie tego, co się dzieje w polskim parlamencie i jak projekty ustaw są realizowane. To jest absolutnie jakaś aberracja. Dzisiaj w parlamencie polskim nie dzieje się nic, właśnie dlatego, że resorty poszczególne nie są w stanie wygenerować projektu ustaw, czego dowodzi kontrola wczorajsza przeprowadzona przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w poszczególnych resortach, bo nie mają zgody. To jest to, o czym my mówiliśmy od razu po 15 października. Dzisiaj koalicja 13 grudnia to koalicja kłótni, a nie porozumienia. I to jest ten problem. Oni nie potrafią dzisiaj dojść do wspólnego mianownika w kontekście życia społecznego, gospodarczego, zdrowotnego. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Składają tak zwane puste projekty, ponieważ wiedzą, że nie ma zgody w koalicji na przeforsowanie pomysłów poszczególnych formacji, więc składają jako swoje projekty ustaw, żeby było, że coś złożyli, ale i tak nie mają na to większości dobre, w Sejmie. A nasze dobre projekty, z którymi wychodzimy, chociażby dotyczące przedłużenia tych ulg związanych z energetyką do końca roku dla indywidualnych odbiorców i dla firm, omijają, no bo nie daj Boże, jakikolwiek projekt Prawa i Sprawiedliwości przyjęty przez polski parlament dzisiaj. No to jest po prostu z ich strony zabawa, która ma bardzo negatywne skutki dla społeczeństwa. Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, wieczoru. Za spotkanie i podsumowanie 100 kłamstw Donalda Tuska. A za chwilę porozmawiamy z profesorem Norbertem Maliszewskim z politologicznego punktu widzenia. Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje. Chcę, żeby to wybrzmiało tu dzisiaj w Tarnowie na całą Polskę. Naprawdę ludzie w Polsce będą mieli dzięki temu więcej, w sklepach będzie taniej, w polskich domach będzie lepiej. Moratorium na wzrost podatków, najważniejszych podatków, PIT-u, CIT-u i VAT-u na 3 lata. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Kredyt 0%. Podatek kasowy, to znaczy zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy będzie faktura. Będziemy proponowali dopłatę do najmu 600 zł. Każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Cała Polska zna te konkrety. Polska nas będzie z tego rozliczała. Nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę wam powiedzieć, nie obawiamy się żadnej z tych obietnic. Zostaną zrealizowane. No, ja to traktuję jako raczej taką przenośnię. W polityce słowa znaczą tyle, ile sprawczość, która za tymi słowami stoi. No i rozmarzył się człowiek, uwierzył, zagłosował. A tu przyszła codzienna szara rzeczywistość. Profesor Norbert Maliszewski, politolog. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, Donald Tusk nie ma problemu ze swoim wizerunkiem. Kiedyś obiecywał, że Polska będzie zieloną wyspą. W tej kampanii też obiecywał, że Polska będzie krajem mlekiem i miodem płynącym. No i jak się okazuje, spora część społeczeństwa znowu w te kłamstwa uwierzyła i chyba bardzo szybko się rozczarowała. Donald Tusk nie zdał testu wiarygodności. Otóż jeżeli zrealizował w pełni około 10% ze 100 obietnic, no to okazuje się, że no to jest taki test oblany. To jest kłopot dla Donalda Tuska z tego względu, że nie budzi zaufania. I pamiętajmy, że już w 2008 roku, jak był realizowany takie badanie dotyczące, kto jest największym kłamcą w polityce, no to był wskazywany Donald Tusk. Ze względu właśnie na niskie zaufanie, Donald Tusk nie decydował się na chociażby
start w wyborach prezydenckich. I dla niego oczywiście będzie to dużym kłopotem ze względu właśnie na raz, że jakieś polityczne własne plany. Dwa, pamiętajmy, że czekają go bardzo różne testy. Testy związane chociażby z regulacjami unijnymi typu właśnie dyrektywa budynkowa, czyli właśnie konieczność remontowania domów, czy chociażby protesty rolnicze, gdzie to zaufanie ma duże znaczenie. No i ten dzisiejszy dzień no jest dla niego bardzo trudnym dniem, pokazującym właśnie podstawowy problem z wiarygodnością. Ale może my zbyt poważnie podchodzimy do tej kwestii wiarygodności i skuteczności w polityce. Być może jest tak, pan mówi o tym, że Donald Tusk nie cieszy się zaufaniem społeczeństwa, ale Platforma Obywatelska to cały czas druga siła w polskiej polityce. Ma swój ugruntowany, twardy elektorat i być może jest tak, że elektoratowi Platformy Obywatelskiej nie zależy na tym, żeby Platforma realizowała obietnice, które jej lider składa w kampanii wyborczej, bo wystarczy temu twardemu elektoratowi Platformy, żeby odsunąć PiS od władzy. Donald Tusk o tym wie, dlatego kłamie, bo wie, że nikt nie będzie miał do niego o to pretensji. Mówię prawdę, czy się mylę? Raczej to tutaj pan redaktor, no niestety się myli z tego względu, że jest tak, że ta wiarygodność tak, ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o postawy. Teraz scena polityczna w Polsce jest bardzo zabetonowana. I nie jest tak, że nagle właśnie, nie wiem, wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy będą czuli się oszukani albo trzeciej drogi, przepłyną do PiS-u. Tylko może być inny efekt. To jest efekt związany z mobilizacją. I teraz jesienią na skutek kampanii negatywnej wyborcy Koalicji Obywatelskiej zostały zmobilizowani, natomiast no, brak efektów ich może demobilizować. Przykładem są notowania trzeciej drogi. Trzecia droga na skutek decyzji chociażby marszałka Hołowni dotyczących praw kobiet traci poparcie i widzimy, że no, są te efekty związane właśnie z brakiem wiarygodności, no dobrze, brakiem sprawczości. Panie profesorze, a w przypadku Platformy Obywatelskiej została zmobilizowana ta część elektoratu, która nie pamięta lat 2007-2015, bo wtedy jeszcze nie głosowała? Czy tamci, którzy głosowali, a przecież Platforma też nie zrealizowała wielu swoich obietnic, zapomnieli już o tym, czy dali kolejny raz tę taryfę ulgową i kolejny raz udzielili tego kredytu zaufania? W dużej mierze głosowali tutaj przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, tak? Czyli kobiety poszły zagłosować ze względu właśnie na owe prawa związane właśnie z aborcją. Ale też pamiętajmy, że dla Donalda Tuska te testy wiarygodności będą coraz trudniejsze. I mamy na przykład protest rolników. Owszem, Donald Tusk broni się tak, że ta kwestie związane chociażby z Europejskim Zielonym Ładem, czy kwestie związane z porozumieniem Unii Europejskiej z Ukrainą, no to jest kwestia przeszłości. Otóż to też nie jest prawda, tak? Dlatego, że w tych miesiącach to właśnie Komisja Europejska i to także Donald Tusk pracuje nad tym, czy chociażby zwolnienie z ceł będzie obowiązywać od 1 czerwca tego roku do kolejnego. Czyli to będzie kolejny dla niego test. I tych testów będzie więcej, bo od Donalda Tuska, który uważa i stara się tak przedstawiać, że ma bardzo dobre relacje chociażby z Komisją Europejską, obecną szefową Ursulą von der Leyen, za chwilę będziemy mówili sprawdzam a propos dyrektywy budynkowej. Kiedy taki Kowalski będzie musiał ocieplić dom, a 100 metrów kwadratowych ocieplenia domu to jest około 20 tysięcy, pompa ciepła to jest 30-40 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są ogromne koszty. No czyli tych elementów, które będą obniżały wiarygodność i poparcie dla nowej koalicji sejmowej, rządowej jest wiele, ale wydaje się, że ten dokument
100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu, który został nazwany dokumentem 100 kłamstw na pierwsze 100 dni rządu przez PiS, no to jednak jest taki dokument, obszerny dokument, który będzie wykorzystywany i chyba powinien być wykorzystywany dzisiaj przez opozycję do tego, żeby właśnie rozliczać przede wszystkim Platformę Obywatelską i będzie można punkt po punkcie mówić: sprawdzam, niezrealizowane, 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 i pewnie PiS po to sięgnie w kolejnej kampanii wyborczej. Zdecydowanie. Znaczy, ja też jak słucham niektórych właśnie politologów, którzy tak sobie właśnie mówią, ach, obiecał, to taka była retoryka, no to są jakieś podstawy takie antypaństwowe, tak? Czyli jeżeli ktoś obiecuje, jeżeli dzięki między innymi właśnie tym obietnicom zyskuje poparcie, a później okazuje się, że nie realizuje, no to jak można zaufać, jeżeli chodzi o powierzenie sterów władzy? No i tego sprawdzam będzie więcej, tak? Za chwilę będzie podniesienie cen żywności. Dzisiaj też była ciekawa wypowiedź pani minister klimatu dotycząca właśnie kilka szczegółów zaczęła podawać a propos odmrożenia cen energii i powiedziała, że te 30 zł, o których mówi, to są 30 zł dla jednoosobowego gospodarstwa i to właśnie dla osoby starszej. Czyli podwyżka będzie niby tylko 30 zł. Ja się łapałem za głowę, jak to jest możliwe, ale to jest niemożliwe. Czyli wzięła sobie jakąś taką skrajną statystykę, no i mówi o podwyżce 30 zł pewnie przed wyborami, a po wyborach okaże się, że to będzie mrożenie na jakimś wysokim procencie. I teraz tak naprawdę no to zaufanie, ta wiarygodność, na nią się pracuje przez lata, a szybko się traci. I dzisiaj właśnie koalicja rządząca w dużej mierze utraciła część wiarygodności i kolejno będzie właśnie tracić poprzez właśnie takie testy związane z rolnictwem, testy związane z cenami żywności, testy związane z cenami energii. Bardzo często podkreśla się, że dopiero Polacy zobaczą, że tanio już było, jak mówiła pani profesor Hanna Gronkiewicz-Waltz, w momencie, kiedy skończą się wybory samorządowe, kiedy skończą się wybory do Parlamentu Europejskiego, bo właśnie do tego czasu nowy rząd będzie udawał, przynajmniej przed opinią publiczną, że stara się zapewnić komfortowy poziom życia naszym rodakom. Ale przecież jeszcze te wybory prezydenckie, o których pan wspomniał, no gdyby rzeczywiście od drugiej połowy tego roku drastycznie pogorszył się poziom życia, to kandydaci, bo ja podejrzewam, że na pewno dzisiejsza władza nie wystawi jednego kandydata, bo każda formacja, która no, chce się liczyć w polityce i chce budować swój prestiż, musi wystawić swojego kandydata, więc tych kandydatów pewnie będzie więcej. Każda formacja kogoś wystawi. Może Trzecia Droga wystawi jednego kandydata tylko. No to będzie trzeba jakoś dojechać do tych wyborów prezydenckich. To może nie jest tak źle, jak dzisiaj wielu ekspertów twierdzi, że już od lipca tego roku poziom życia spadnie. Przynajmniej do wyborów prezydenckich nie będzie tak źle. Właśnie o to chodzi, że ludzie muszą odczuć dopiero w portfelach kwestie działania polityki danego rządu. I teraz rolnicy odczuli, bo weszła nowy ten etap związany z Zielonym Polskim Ładem, Zielonym Ładem. I teraz jeżeli właśnie odczuli to na sposobie rozliczania chociażby środków na różnego rodzaju restrykcyjnych zasadach, no to zaczęli protestować. A inni dzisiaj jeszcze usłyszeli tylko, że część powiedzmy konkretów została zrealizowana, a za chwilę po 1 kwietnia zobaczą to w portfelach. Zobaczą to w portfelach też po 1 lipca. I wtedy ten wpływ będzie zasadniczy, a nie tylko wpływ samej retoryki. No czyli jednak szybciej. Profesor Norbert Maliszewski, politolog, mój drugi gość. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za podsumowanie. Dziękuję. To był program Miłosz Kłeczek zaprasza. Ja zapraszam na niedzielę, godzina 9:05, program Wysokie Napięcie. Podsumujemy to, co wydarzyło się w tym tygodniu. Do zobaczenia i dobranoc.